Okej, z gatunku gra na komórkę na dziś będzie coś, co zaczynało jako gra na pieca, czyli na peceta na Steamie. Nazywa się Cox i ona, czyli trybiki, nie? Ale tam można sobie to tłumaczyć na polski pewnie na 500 sposobów. I to, co mi się w niej, w tym całym zjawisku przenoszenia gier z peceta na komórki podoba, to fakt, że ona tu się doskonale odnajduje. Bo jest to gra, w której... To są takie te, którego gatunku w sumie nigdy nie robiłem, ale ten mi się spodobał. Ta mi się spodobała, bo to jest przepychanie tych całych takich oczek. Zresztą zaraz to się jakoś nazywało. Mozaik, układanie mozaik bodajże. Tak więc ja nazywam się Maciek Makuła i pokażę wam, co trzeba, na czym polega ta produkcja i dlaczego warto ją ogarnąć. Ona wyszła na Androida i nie pamiętam, ile kosztuje, prawdę mówiąc. Więc ten, więc... Ale chyba coś koło 3 zł. I na stówę była w jakichś ofertach. Na Androidzie i na tym całym App Store najlepiej czekać na te promocje, kiedy wszystko kosztuje 3 zł albo złotówkę nawet. Przepychanie dziurek, tak. Czy może to pokażę na przykładzie, nie? Żeby nie było, że ten. No więc klasyk, nie? Musimy tak... Czy to jest takie właśnie pomieszanie tych mechanizmów przepychania dziurek z mechanizmami, no, tych tytułowych trybików. Przez co to jest co nieco ciekawsze. Tu wyjdzie lamienie, bo ja, kurde... Mnie to zawsze frustrowało i to tak strasznie. Bo te całe tryby były denerwujące. No ale wyszło. Tutaj też oczywiście bariera polega na tym, by się zmieścić w odpowiednim czasie i... No, oczywiście znaleźć rozwiązanie, zmieścić się w czasie i wykonać w odpowiednio małej ilości ruchów. I ktoś mówi 9,30... 9 złotych 3 grosze kosztuje oficjalnie. To jest dużo teraz. Ale to jest dobra gra oczywiście. I w nią się przyjemnie gra na komórce. Potem się robią niezłe hardkory, bo na przykład... Weźmy to. Co ja tam miałem? Złoto... Dziadostwość. Oprócz trybików są też te słynne... O, to jest bardziej znane. Rury. Rury pewnie dzieci najbardziej znają z tego. Z... Jak się ta głupia gra nazywała? Ojcu i co tam gonił dzieci po takim podwodnym mieście. Bioshocka. O. Zaraz to wcisnę tu i powinno teraz jakoś pójść. Nie, to chyba teraz znamiłem totalnie, ale tak... Ja tu nie będę przychodził. To jest gra, która bym się strasznie... One mnie strasznie zawsze frustrowały, nawet frustrowały. Natomiast jak się gra samemu, to nawet mają swój urok. Spróbuję to zrobić, ale widzicie, do czego to zmierza. Więc to nie jest produkcja dla rzeźników, a dla osób lubiących takie spokojne, komórkowe rzeczy. No i tu będzie lipa. Ja tego nie będę cisnął, bo po prostu mnie krew zalała. Quit. Proszę tam do wyboru etapów. I tak, Coxy, tam ktoś mówi, że ma to na Steamie. No ale to się nie wiem, to jest taka, teraz tutaj można bardziej ciągnąć kwestie filozoficzne. Kto jak lubi grać, ponieważ... w taką grę, gdzie tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań dlatego, że ona jest na komórce, to naprawdę interfejs jest komfortowy i wszystko. To ja sobie to wolę grać w wygodnej konfiguracji. Oczywiście teraz każdy może Steama podpiąć pod fotel i tak dalej, ale dla mnie to jest taka idealna właśnie produkcja na komórki. Szybko sobie siąść i pokminić. Zwłaszcza, że te tutaj zajawki są fajne i zahaczają o trzy wymiary. Na przykład tutaj tego czołga trzeba uruchomić, czyli pocisnąć, gdzie to zasilanie leci. Stąd. Więc stąd doprowadzić... o Boże, to były jakieś takie niezłe patologie chyba, z tego co pamiętam. Ten gaz chyba na górę, czy coś takiego. I potem sprawić, że to będzie trybiło, czyli że będzie się kręciło. Tak, dokładnie. Tutaj doprowadzić ten... Tu doprowadzić ten tutaj widoczny gaz. Cóż, polityki widzę nie ominiemy na tych strumieniach. A następnie sprawić, by to się kręciło i jeździło i tak dalej. Nie wiem, czy są w ogóle sympatycy jeszcze takich gier, bo to jest taka ultra staroszkolna zręcznościówka. Ona chyba pozdobywała w ogóle nagrody. Bo tak w ogóle z tych takich, które przeszedłem, mi się to udało. Kolor mix chyba był hardkorowy, bo to były różne kolory gazu. Na pewno, te zagadki są kreatywne i są sympatyczne. Tu na przykład, o, musimy wymieszać gaz i dopiero wtedy nadymać nim balonik. Tak więc słodki. No właśnie, tam Coleman 1979 mówi, że nie ma potrzeba mózgu. Potrzeba! Dlatego nie wiem, tutaj gdybym chciał z tego zrobić taki, nie wiem, materiał na żywo, w sensie
zastanawiać się na żywo nad zagadkami, to by 90% czasu wyglądało tak, żebym siedział i wydawał odgłos i tyle. Ale to jest dobre, to masz w sobie coś na przykład z rozwiązywania kostki Rubika, bo trzeba widzieć te przekształcenia. Moving target, ciekawe co to było. Zaraz, zaraz. Ach tak, trzeba było dzwoneczki sprawić, żeby się wydawały dźwięk. I nie jestem nawet pewny, czy to nie miał być jakaś konkretna melodyjka do zagrania. Więc uwaga. To nie jest niecne. Podejrzewam, że zagrałem złą melodię. I chyba najpierw trzeba by ją tutaj było... Zaraz, jeszcze dam restart sobie. Do czego zmierzam? Te zagadki są naprawdę kreatywnym podejściem do tematu tych mozaik. Do tego stopnia, że jakże mnie nawet to kupiło. O, i tą melodię trzeba tu odtworzyć. Więc, no cóż, tu bym się długo męczył z rozwiązaniem, natomiast ona była całkiem przyjemna. I tak dalej, i tym podobne. Cóż mogę rzec? No koksy niestety kosztują 9 zł, to znaczy jak wiadomo, to jest cena piwa, nie? Gdzieniegdzie. Mówię w lokalu. A zabawy jest co niemiara. Oprócz tego, rzeczywiście to jest ten inventor mode. Challenge mode jest taki, że to mamy te same etapy, tyle że musimy się zmagać z czasem i odpowiednią ilością posunięć. To jest już dla maniaków, ale to oczywiście cieszy. Natomiast jakby to dorwać za... Jak zobaczycie to na przykład za 3 zł, to bierzcie w ciemno, bo to warto mieć na swojej komórce. Jest naprawdę dobrą produkcją. No i jeśli chodzi o gry tego typu, to tyle. Ja naprawdę polecam, jeśli tylko oczywiście nie jesteście dziećmi ADHD. Ale nawet jak jesteście, to jak ja, to... Ta gra wam pomoże. Miłego.